Kolejny dzień, kolejna trasa. Tym razem Mercedesem jadę sama. Jadę w kierunku Bremy, jadę w kierunku później Brunszwiku, jeszcze w okolicy Morza Bałtyckiego po stronie niemieckiej. Także szykuje się fajna trasa, z tym, że no trochę długa, ale tak to bywa. Pracuję jako skoczek cały czas. Nie wiem, kiedy znowu. Już jedziemy. Nie wiem, kiedy znowu wskoczę za kierę, więc korzystam na razie. Co przyszłość przyniesie, zobaczymy. You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me. Okej, droga przede mną. Rozświetlone, gwieździste niebo. Ty bądź tam grzeczny, nie, Wolwisko? Weź mi tam, nie odwalaj numerów, a ja idę zamknąć bramę i w drogę. Hejka, idę po kawę. Ogarnęłam się. Czas ruszyć sobie dalej w drogę. Ogólnie jadę na dwie pauzy, ponieważ tak, Maka, widzicie, za mną właśnie mi takie tutaj zapachy idą, że zastanawiam się, czy nie iść na śniadanie. Co by nie było, trzeba ten wózek pchać do przodu i jechać. Okej, okay, rozpoczęcie. Czas startować, moi drodzy. Chociaż nie zawsze się chce. Nie zawsze jest ku temu siła, chęć i nie wiem co jeszcze. Kierowca zawodowy przez 3/4 swojego czasu jest sam. Musi sam sobie radzić z tą rzeczywistością. Tak czasem jest, nie? Ma się dosyć wszystkiego, ale no trzeba pracować, trzeba wykonywać swoją misję dalej. Choć tak naprawdę wcale się nie chce. Chociaż chciałoby się rzucić to wszystko, no nie? Tak, chłopaki. Tak. You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. Better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do. When I'm walking down the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my great makeup. It's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so cool. Get out of my life. I know what I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so cool. I know what I I'm supposed to do. Naked. I know what I'm supposed to do. Dobra, najważniejsza misja na teraz to wcofać sobie tam. Wcofać sobie tam. Teraz muszę się rozejrzeć, czy nic nie jedzie. Awaryjki już mam włączone. W sumie to tyle, co mogę zrobić na ten moment. Tu muszę uważać na trawę. No i widzicie, emeryty się ryją oczywiście, nie? Tak. Wam się spieszy bardzo. Kurde, żeby nie powiedzieć innego słowa. Dobra, a teraz muszę powolutku wcofać. Dobrze, że jest dzień, że jest bardzo dobrze, bardzo dobra widoczność. Bo gdyby nie to, to bym tutaj miała fajną przeprawę. Ale w nocy też już cofałam. Wszystko ok? Dobra, odbijamy. Jak tam po lusterkach? Znaczy się po kamerkach i dobra, idę. Chyba za mocno się naddałam. Czy ja tu przejdę? Przejdę. Tak. Sobie powolutku idę. Awaryjki już sobie wyłączę, bo wjechałam. Teraz muszę powoli odbić.
uda mi się to, czy już skitrałam na tyle, że już nic nie zrobię. Bo ten płot idzie krzywo, wszystko tu idzie krzywo. Dobra, jakoś jest. O. Tu tak, a tu tak. Tu tak. Pierwsze co, idę sobie do łazienki. No, tak właśnie przełazimy przez takie ciemne hale, puste, nikogo nie ma. Mam nadzieję, że puste, że tutaj nikogo nie ma, nikt się nie czai w tych ciemnościach. Nikt i nic. Naszykowałam sobie palety na tyłku. A teraz muszę wejść to ustrojstwo i te palety ściągnąć, a to jeszcze muszę załadować, także... Ostatni raz, jak tutaj byłam, to miałam rozładowanego widlaka, więc zobaczymy, ile ma teraz. Jaki ma poziom? O, dobra, włączony. Jaki masz poziom? 100%. No ciekawe, ciekawe. Odpalamy. Zrobione. Rozkosmałam się, wiem. Ale jadę już dalej. Jadę dalej. Jadę z pociągiem. I jadę sobie dalej na drugi rozładunek w tych pięknych okolicznościach trasy? Przyrody? No, można tak nazwać. Uwielbiam tutaj być. Zawsze. O każdej porze roku. Łowią sobie. W sumie już teraz pospływali, widzę. Wcześniej ich było więcej. Ptica. Hej. Tutaj bardzo dawno nie byłam, chociaż zdarzyło mi się nawet tutaj pauzy robić. Takie były krótkie traski, że tutaj dojeżdżałam, tutaj właśnie robiłam sobie pauzy i wracałam stąd bezpośrednio do bazy. I to były bardzo fajne czasy. Bardzo dobrze je wspominam. Początki w sumie mojej pracy w Champigny. A tutaj akurat no jesteśmy na takiej małej strefie przemysłowej i problem polega na tym, że wjechać sobie muszę tu, a jak widzicie, miejsce jest bardzo ciulowe. Ciulowe to mało powiedziane. Więc muszę sobie jechać tam, nawrócić i wcofać sobie pięknie tyłem. Tak. Masakra. Więc tak, skręcam sobie tutaj. Startowo. I cofamy. Nawrócona. I teraz będę sobie pięknie wcofywać tutaj, więc muszę się nadać ładnie do lewej. I teraz kombinować. Dobrze, że jest weekend i nikt tutaj normalnie nie jeździ. Mam czas, żeby zrobić to spokojnie. Bez nerwów, a nie wyobrażam sobie, a czy wyobrażam sobie, były takie sytuacje, gdzie człowiek po prostu, wiecie, tak w pędzie to robił, bo już tam z tyłu stoją, trąbią. A tak to zobaczcie, jak mi idzie. Musiałam go maksymalnie podnieść tutaj, ponieważ jest nierówny teren. Jest tu bardzo nierówno, byłabym pod dużym skosem. Nie wiem, gdybym miała paleciaka takiego zwykłego, takiego, wiecie, manualnego, to ja nie wiem, jak bym sobie tutaj poradziła. No mogłam sobie poprawić, ale kurde, nie mam czasu na to. Nie mam czasu na to. Gwoździe, gwoździe. No i tak to jest. Jestem bardzo blisko Hamburga. Do Bremy mam jeszcze, no, 170 km jakieś. I jak widzicie, zaczyna się dłużyć. Chyba taki standard zawsze, kiedy już czujesz, że jest z górki, to robi się coś i że jest pod górkę. I właśnie jest tak samo w tym przypadku. Ja miałam wrażenie, że już jest taka prosta droga do zakończenia mojej pracy na dziś, a tutaj się zaczyna dłużyć. Na szczęście korek nie jest duży. Pokazuje mi Google, że mam jakieś 6 minut przedłużenia trasy. Tak, 6 minut zabierze mi ten korek. O, w ten sposób. Zobaczymy.
Zobaczcie, słońce zachodzi. Słońce już zachodzi. Ludzie kończą swoją podróż. Ja poniekąd też. Muszę dokręcić jeszcze tutaj pauzunię. Jeszcze. O, tak. I w gruncie rzeczy, wam powiem szczerze, jeszcze zostało mi 100 km na miejsce. A wbijam w ciekawe miejsce. Hotel. Niezwykły hotel, bo hotel, który jest zrobiony z kontenera. Sama jestem ciekawa, co zobaczę na miejscu, jak to będzie wyglądało i jak będzie mi się wypoczywało, ponieważ jeszcze jakiś czas temu, całkiem niedawno, czytałam artykuły właśnie o tym, że ma być to taka pomoc i rozwiązanie właśnie takich tanich noclegów dla kierowców, między innymi zresztą. Przyznawam szczerze, że jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to się ledwo wbiłam w rezerwację w ogóle. Okazuje się, że właśnie dzisiaj ktoś się wymeldowywał tam z tego pokoju i ja właśnie wbiłam w to miejsce. I gdyby nie to, nie miałabym miejsca w ogóle, ani rezerwacji by mi się nie udało zrobić. Zobaczymy, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało tak w rzeczywistości. Czy będzie wygodnie? Jaka będzie łazienka? Czy będzie łazienka w ogóle? Czy stanę tam obok zestawem? O tym przekonacie się, moi drodzy, w najbliższym odcinku. Także zapraszam was do obejrzenia już całkiem niebawem. Don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking down the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup. It's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. Get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so